Dobry wieczór. Mam nadzieję, że mnie widać i mnie słychać. Robię to pierwszy raz, jeśli chodzi o stream na żywo. Zdarzało mi się wcześniej występować jako gość na streamach organizowanych na przykład przez inne osoby. Więc tutaj poniekąd jestem w dwóch funkcjach, czyli po pierwsze prelegenta, po drugie osoby, która to wszystko technicznie ogarnia. Wiem, że jest to do ogarnięcia, bo ludzie sobie z tym radzą. Parę rzeczy zresztą musiała mi moja żona pokazać, która sobie z tym radzi. Natomiast mam nadzieję, że moja podzielność uwagi, a w zasadzie brak podzielności uwagi, nie będzie tutaj problemem. Dobry wieczór wszystkim. Nie wiem, czemu mi się czat nie odświeża. Ale mam nadzieję, że uda się z tym dojść do ładu. Tak czy inaczej, powiem na początek, o czym sobie zamierzamy porozmawiać. Generalnie plan jest taki, żeby te live'y były pewnego rodzaju przeglądem ostatniego miesiąca, ostatnich dwóch tygodni i tak dalej. Dajcie w ogóle znać, czy mnie słychać dobrze, czy mnie widać, bo to w sumie jest dosyć ważna sprawa. No, coś mi nie działa z czatem na tym. Tutaj na tej, obok mojej głowy powinny się wyświetlać wasze komentarze, a się nie wyświetlają z jakiegoś powodu. I oczywiście nie mam pojęcia, dlaczego tak jest. No ale dobra, mam podgląd na telefonie, więc będę zerkał co jakiś czas na telefon. A przy następnym razie spróbuję jakoś to opanować. Nie, sporo ludzi widzę. Myślałem, że będą trzy osoby. Dobra, więc przejdźmy do rzeczy. Dobry wieczór wszystkim. Wolf of Army, Don Adriano, Tomasz Dermin, cześć. No, Tomasz Kotek, hej. Kuba S, dobry wieczór. Tomasz Florczak, cześć. Andrzej Buchalski, dobry wieczór. Dobra. Sekundę, bo tu jeszcze dostaję wiadomości na temat różnych problemów, jakie się dzieją. Dobra, chwilę będziemy walczyć z tymi problemami technicznymi. Podobno dźwięk ma wyprzedzenie względem obrazu, więc możemy spróbować tutaj dodać jakieś opóźnienia. W międzyczasie może się uda też wyjaśnić, o co chodzi z tym, że nie widzę czatu. Opóźnienie się tu robiło. Także sekundkę mi dajcie. Dajcie mi chwileczkę. O, dobra, znalazłem przesunięcie dźwięku, więc na początek spróbujemy to wyrównać. Zobaczymy, czy pół sekundy załatwi sprawę. Coś to mówcie, czy jest lepiej, czy jest gorzej. A w międzyczasie spróbujemy naprawić czat. Słuchajcie, wrócę do tematu i powiem, co planujemy. Jak generalnie trochę zapuściłem kanał w momencie, kiedy zostałem redaktorem w optyczne.pl, bo trochę nie miałem czasu robić naraz jednego i drugiego, czyli wrzucać testów aparatów tak samo na swój kanał, jak i tam. Zwłaszcza, że to oznaczało nagrywanie pewnych rzeczy dwa razy. I jakby za pierwszym razem to jest jakkolwiek ekscytujące, za drugim już niekoniecznie. Natomiast stwierdziłem, że taka forma, gdzie raz na żywo sobie siadamy i przeglądamy te materiały, które tam jako dziennikarz rzuciłem, i nie tylko, zresztą różne inne, bo też oglądam trochę rzeczy prywatnie i po godzinach, będzie jakimś tam sposobem, żeby móc sobie porozmawiać. Jeżeli oczywiście macie jakieś pytania, no to chętnie na nie odpowiem. Jeżeli coś się, nie wiem, ktoś potrzebuje porady odnośnie doboru sprzętu i tak dalej, no to większość tych najnowszych urządzeń, które ostatnio powychodziły, albo już miałem w rękach, albo za chwilę będę miał w rękach, więc postaram się tutaj jakoś swoją wiedzą podzielić i was wspomóc. No i niestety dzisiaj chyba z czatu będę musiał sobie podglądać na telefonie, bo absolutnie nie działa, więc więc za chwilę zaczniemy jeszcze tej ostatniej walki. Będzie mała zmiana, za chwilę się tutaj w ekranie czatu pojawi czat po prostu z transmisji na żywo. A ja sobie w międzyczasie ubiorę słuchawki, bo to jest element, o którym
oczywiście zapomniałem. Sorry za te problemy techniczne. Wczoraj na próbie oczywiście wszystko działało. Wiecie, jak to jest. Dobra, także już tutaj pracujemy nad czatem. No mówię, nie wszystko się dało przewidzieć, także sorry za ten bałagan. Dorobimy mu tutaj troszkę lepsze wymiary. Dobra, teraz powinienem was widzieć i móc na bieżąco odpowiadać. Także powinno już być lepiej i mam nadzieję, że to koniec problemów na dzisiaj. Nie będę musiał się gapić w telefon, co jest mało komfortowe. No i co? Zaczniemy pomału. Zaczniemy sobie od paru zdań o najnowszych premierach, czyli o Nikonie Z9 i o Canonie R3. Mam tutaj taką małą ściągę ze specyfikacją. Zaraz wam to pokażę, tylko sobie przełączymy na drugi ekran. Jeszcze chwilę. A, widzę, że tutaj jeszcze też niestety muszę poprawić wymiar czatu. Jeszcze sekundkę. Dobra, czat naprawiony. No dobra, to teraz możemy już sobie spokojnie spojrzeć. To jest specyfikacja Z9 ze strony Nikona. Jest tu oczywiście kupa różnych marketingowych informacji. Natomiast to, co oczywiście nas najbardziej interesuje, no to jest tutaj na dole. Czyli filmowanie. Zgodnie z zapowiedziami aparat ma filmować podobnie jak Sony A1 czy Canon R5, wpisywać się w ten nowy trend urządzeń, które mają 40 parę megapikseli, przez to filmują w 8K do 30 klatek na sekundę i w 4K do 120 klatek na sekundę. Co tu jest ciekawe? Kilka rzeczy. Nikon do tej pory we wszystkich swoich aparatach miał tylko H264 kodek i 8-bitowy zapis filmów. Natomiast teraz po pierwsze pojawiło się H265 i zapis 10-bitowy, a także pojawił się Apple ProRes 422 HQ 10-bitowy. ProRes generalnie jest kodekiem, który generuje dosyć monstrualnej wielkości pliki, ale ma tę zaletę, że jest relatywnie łatwy do odtworzenia, w sensie nie potrzebujemy super mocnej karty graficznej ani innego wypasionego sprzętu, żeby sobie z tym poradzić. A jego przeciwieństwem poniekąd jest H265, który jest paskudnie obciążający dla komputera, zwłaszcza te jego bardziej zaawansowane implementacje nagrywające w 422 w 10 bitach. O tym sobie jeszcze za chwilę powiemy, gdzieś jak starczy czasu. Natomiast H265 jest bardzo oszczędne, jeśli chodzi o miejsce. Przykładowo, nie wiem, nagrywam sobie od kilku lat filmy z festiwalu muzycznego, na który jeżdżę. I tam mi na całe 4 dni festiwalu, czy 3, wystarcza jedna karta 256-gigowa. A nagrywam w 4K, w 50 klatkach, wiecie, w 10 bitach, w 422, więc to jest dobrej jakości materiał. To dla 2 lata temu w 25 klatkach. Ale dzięki H265 po prostu te pilki są tak małe, że się mieszczą. Jak ktoś jedzie no, pod namiot w miejsce, gdzie ma ograniczony dostęp do prądu i do wszystkiego, no to każdy kilobajt jest cenny, bo to się przekłada na kilogramy, na dyski, które trzeba nosić, na laptopa, którego może trzeba wziąć albo nie trzeba i tak dalej, i tak dalej. Tylko potem się płacze na montażu, bo komputer dostaje zapaści, próbując to odtworzyć. No a ProRes jest przeciwieństwem tego, tak? Czyli ten sam materiał pewnie by zajmował z 8 terabajtów czy 10, ale komputer nawet by nie zauważył, że musi go odtwarzać, także coś za coś tutaj. Tak się dzieje. Ma też się pojawić ProRes RAW. To jest coś takiego jak Blackmagic RAW, czyli kodek, który oferuje coś w rodzaju skompresowanego RAW-a. W zasadzie to nie wolno mówić skompresowanego RAW-a, bo patent na skompresowane RAW-y ma RED i wszystko to, co inni producenci dają jako skompresowane RAW-y, tak naprawdę jest częściowo wywołane, tak żeby zachować pewną elastyczność RAW-a, ale nie naruszyć patentu.
Jest w ogóle śmieszne, bo Red zaczynał jako taka młoda, buntownicza firma, która chciała wszystko wywrócić do góry nogami i zrobić lepiej, a stali się korporacją, która rację bytu w zasadzie uzasadnia ten patent. Pod wieloma względami konkurencja już ich dogoniła i wyprzedziła i oferuje ciekawsze rzeczy. Oni tak naprawdę tłuką w miarę to samo od lat, tylko przybywa im coraz więcej K i coraz więcej klatek na sekundę. Do innowacji takich jak, nie wiem, Ronin 4D im trochę brakuje. Także tak to wygląda w przypadku Nikona Z9. Ma być profil logarytmiczny i ma być hybrid log gamma wreszcie. Natomiast nie jest tutaj napisane, czy to dotyczy wewnętrznego zapisu, czy zewnętrznego. Mam nadzieję, że to będzie wewnętrzny zapis. Jest pełnowymiarowe HDMI, no i generalnie trochę innych fajnych rzeczy. Oczywiście stabilizacja matrycy i tak dalej. Z fotograficznego punktu widzenia sprzęt jest o tyle ciekawy, że nie ma mechanicznej migawki, czyli tam matryca jest na tyle szybka, że się podobnie jak w Sony A1 synchronizuje z lampami błyskowymi, także w trybie migawki elektronicznej. Natomiast to nadal może prowadzić do bandingu, do jakichś takich rzeczy, bo ta matryca nie jest odczytywana naraz. Ona nadal jest odczytywana z góry do dołu, tylko bardzo, bardzo szybko. Tak? No, ta matryca w Sony A1 ma czas odczytu z 10 albo kilkanaście razy szybszy niż na przykład w moim Sony A6300. Więc to jest ten progres, który na to pozwolił w ogóle. Natomiast problem pewien oczywiście z Nikonem Z9 jest taki, że po pierwsze jest to monstrualny kloc, ważący grubo ponad kilogram. Po drugie, oczywiście kosztuje tam pod 30 tysięcy złotych, co też jest problemem. Plus generalnie no, miałem na testach filmowych aparaty z wbudowanym gripem i nie jestem fanem tego rozwiązania. Każdy, kto kiedykolwiek próbował takie coś wyważyć na gimbalu, wie, o czym mówię. Jest to upierdliwe i nie na każdy gimbal wejdzie i targa się tak naprawdę zbędne kilogramy, bo po co mi kilogramowy aparat z baterii gripem, z dużą baterią na gimbalu, skoro każdy gimbal praktycznie dzisiaj ma możliwość zasilenia aparatu, więc mogę sobie zamiast tego dać półkilowy aparat z mniejszą baterią, ale podłączyć gimbal po USB, już teraz praktycznie każdy aparat oferuje zasilanie po USB. I tak to rozwiązać i nie targać rzeczywiście tych zbędnych kilogramów. Natomiast jestem ciekaw, nie miałem, to jest jedyny aparat chyba z dzisiaj omówiony, którego jeszcze nie miałem w rękach, więc tutaj sobie spojrzymy na niego czysto teoretycznie. Oczywiście, ponieważ Nikon i Canon się gonią i ścigają na rynku fotograficznym od lat, Sony ich trochę w międzyczasie zaczęło ogrywać, no ale to ich powiązanie nadal jest bardzo duże, więc tutaj jako drugiego zawodnika mamy Canona R3. Jego na chwilę w rękach już miałem, natomiast był to egzemplarz przedprodukcyjny, więc na przykład nie mogłem nic z nim nagrać. Też jest to pudło z wbudowanym gripem, też waży kilogram, chociaż Nikon waży chyba kilo 200, więc... Natomiast Canon nie poszedł w ten trend, co Nikon i Sony. Oni już mają aparat, który filmuje w 8K, więc tutaj zrobili urządzenie, które ma 24-megapikselową matrycę, czyli matrycę 6K. Ale ponieważ to się nazywa R3, no to znaczy, że jest jeszcze miejsce na R1 gdzieś wyżej i Canon sam otwarcie mówi, że jeszcze jakaś R1 kiedyś się pojawi. Natomiast na dzisiejsze standardy to jest nadal bardzo dobry korpus z imponującymi osiągami. Zdjęcia robi seryjne w 30 klatkach, a filmuje w 6K. Tu gdzieś mamy ściągawkę. O, proszę bardzo. 6K do 60 klatek na sekundę. 4K do 120 klatek na sekundę i co ciekawe, no bo jakby widać, całą matrycę jest w stanie odczytać 60 razy na sekundę, a co się dzieje, kiedy chcemy wbić na 120 klatek na sekundę? Canon jakoś to robi tak, że to 120 klatek w 4K jest bez kropa, to akurat zdążyłem sprawdzić, bo mogłem sobie tryby nagrywania przestawiać, nie mogłem po prostu nic z nim nagrać i tam się żaden krop dodatkowy nie pojawił, więc to jest ciekawe, jak to zostanie zaimplementowane. Być może już na następnym live będę w stanie coś powiedzieć, ale to nie wszystko ode mnie zależy. Więc tutaj dużo więcej nie mogę teraz obiecać w ciemno. No mamy tutaj to 4, 6K, to jest filmowanie w RAW-ach, to jest cała matryca przycięta tam do 17:9. A witam kolejne osoby, dobry wieczór. Jak coś ten, mówię, jak macie jakieś pytania, chcecie przerwać, piszcie, bo tak, żebym nie gadał w próżnię. Jak zacznę przynudzać, to też mówcie, że przynudzam.
Natomiast tu jest ten sam problem poniekąd jak to, co mówiłem przy Nikonie i przy ProRes RAW, w sensie ponieważ patent na skompresowane RAWy ma RED, no to Canon poszedł inną drogą, zamiast brać licencję na Blackmagic RAW albo na ProRes RAW, Canon nagrywa w RAWach nieskompresowanych. W 8K to chyba pozwalało w R5 zatkać 500-gigową kartę w jakieś 20 minut. No tutaj w 6K będzie troszeczkę wolniej, ale nadal no to są monstrualne ilości danych, więc trochę sobie nie wyobrażam stosowania tego w takich, powiedzmy, codziennych zastosowaniach. Są też, nie wiem czy akurat będą w tym modelu też, możemy poszukać czy będą, czy gdzieś to jest napisane, format RAW Lite, który tam ma ograniczony chyba głębię bitową do 10 bitów, ale to nadal są monstrualne pliki, tutaj macie przepływności strumienia danych. Tak, w maksymalnym trybie, w 6K w RAW-ach, w 50-60 klatkach, to jest 2,6 gigabita, przepraszam, na sekundę. Czyli 1 GB karty znika nam co 3 sekundy, czyli 20 GB na minutę, mniej więcej w przybliżeniu. Tak, więc 20 GB na minutę materiału. I teraz wyobraźcie, że nie wiem, nagrywacie w ten sposób kazanie na ślubie. Więc to nie jest do tego, ewidentnie. Do takich rzeczy to raczej będą te kodeki typu IPB, które mają bitrate już tam rzędu 100 czy 200 megabitów na sekundę, czyli takie znacznie bardziej rozsądne, tak? 10 razy mniej, czyli to wychodzi, nie wiem, 2 GB na minutę. To jest już coś, z czym można żyć. Oczywiście, no, pewnie się znajdą klienci, którzy będą chcieli mieć ślub nagrany w RAW-ach, ale tacy klienci też płacą 5-cyfrowe kwoty za film ze ślubu, więc no, jak płacą, to mogą wymagać. No, zobaczymy, jak będzie wyglądało starcie tych dwóch. Oczywiście one się trochę różnią i porównanie z Sony A1. Nikon dotychczas był trochę do tyłu, jeśli chodzi o takie rzeczy jak autofokus na przykład, więc zobaczymy, czy podgonił. Sony wyszło na przykład do przodu aktywną stabilizacją, którą zaprezentowali w A7 S3. Nie pamiętam teraz, czy w A1 też jest, na pewno jest w A7 Mark IV. Ta aktywna stabilizacja robi różnicę i na przykład zobaczymy, czy jakieś takie dodatkowe wspomaganie dla stabilizacji matrycy znajdziemy w Canonie, w Nikonie. No a cała reszta, no to w dużej mierze się to sprowadza do preferencji i do rzeczy, o której jeszcze powiemy, czyli do obiektywów i do dostępności obiektywów. No bo co z tego, że kupimy sobie aparat za 20 tysięcy, jak potem będziemy musieli kolejne 40 wydać na obiektywy, tak? A tymczasem, nie wiem, do Sony, która jest najdłużej na rynku, jak z pełnoklatkowym bagnetem, jest kupa obiektywów firm trzecich. Jakieś Zoomy, Sigmy, Tamrona i tak dalej, które często kosztują mniej. A też robią robotę, cała sterta obiektywów Samyanga z autofokusem za relatywnie śmieszne pieniądze w porównaniu do obiektywów systemowych. Więc to bardzo, bardzo dużo zmienia. Było pytanie, jakie karty Canon przyjmuje. Tutaj wchodzą karty CF Express, czyli na karty też trzeba sobie dołożyć trochę pieniędzy, zresztą do Nikona też. Tak naprawdę Sony A1 jest jedynym, który gdzie na kartach troszkę zaoszczędzimy, bo wchodzą tam zwykłe SD-ki. Ale jest też najdroższy z całej trójki, więc to się w miarę chyba wyrównuje. Inna sprawa, że jak już się wydaje tyle pieniędzy, to można naprawdę zainwestować w jakieś droższe karty, bo one też mają CF Expressy, X-Kudeki, wszystkie te wyższe standardy, powiedzmy nowsze. Są trochę odporniejsze na wszelkiego rodzaju awarie, czy to mechaniczne, czy jakieś gubienie plików, utraty danych. Jak już kosztują więcej, no to są też lepiej sprawdzane i lepiej, no, dokładniej. No, trzymają parametry lepiej i tak dalej. A tutaj przejdziemy teraz do trzeciego niedawno zaprezentowanego aparatu, który, przyznam szczerze, mnie chyba dość mocno zawiódł z filmowego punktu widzenia, czyli A7 Mark IV, bo szczerze mówiąc to myślałem, że sobie go kupię, bo mój A6300 już jest wysłużony i trzeba go wysłać na emeryturę albo zostawić jako kamerę B. No ale niestety wyskoczyło 4K w 50 klatkach z kropem, co wiecie, jakbym chciał Panasonica S5 z lepszym autofokusem, to bym kupił Panasonica S5, no. Bo to tak naprawdę jest Panasonic S5 z lepszym autofokusem w tym momencie. Ta cała reszta to są jakby drobne bariery, które nie mają wpływu na elementy użytkowe.
Na początek krótka dygresja. Dlaczego tak się zrobiło w ogóle? O kurde, 30 osób mnie ogląda. Jeny. A ja tak nudzę. Dobra. Sony generalnie nie miało łatwej, łatwej roboty z A7 Mark IV, bo A7 Mark III było ogromnym hitem. Gdzieś kiedyś z jakichś nie do końca potwierdzonych źródeł usłyszałem, że 1/3 pełnoklatkowych bezlusterkowców, jakie się w ogóle sprzedawały, to było z 2 lata temu, całego rynku, około 30% całego rynku pełnoklatkowych bezlusterkowców w Polsce, to były Sony A7 Mark III. Tylko ten jeden model, pomijając całą resztę w ogóle sprzętu Sony, to ten jeden model wykręcał 30% rynku i w zasadzie trudno się dziwić, no bo to był pierwszy bezlusterkowiec, który tak naprawdę odhaczył bardzo wiele parametrów, które dla ludzi były ważne. Czyli była duża bateria, były dwa gniazda na karty pamięci w poprzednich generacjach A7, w pierwszych dwóch generacjach A7R-ki i S-ki jest pojedyncze gniazdo. Był autofokus i jest, którego da się używać, co też dla wielu ma znaczenie. No, jest stabilizacja matrycy i generalnie no, przyzwoity wizjer, przyzwoity ekran, filmowanie z nadpróbkowaniem w 4K z całej szerokości matrycy bez przegrzewania się i filmowanie też z wycinka APS-C, co jest wygodne. Wielu osób sobie na przykład przypisywało do przycisku programowalnego. Przełączanie się między całą szerokością matrycy a wycinkiem APS-C. I to powodowało, że każdy obiektyw tak naprawdę działał jako dwa obiektywy. Oczywiście ten wycinek APS-C trochę bardziej szumiał, ale tam póki się nie dobijało do jakiejś ISO typu, nie wiem, 12800, to można było pominąć te różnice. I w ten sposób można było jednym kliknięciem z 24 sobie zrobić 35, tak, z 35 50 i tak dalej, i tak dalej. Więc było tego więcej. I na czym polega teraz problem Sony z A7 III? Ona była bardzo popularna zarówno wśród fotografów, jak i wśród filmowców. Nadal jest zresztą. Nie wiem, no, ludzie na przykład z kanału DR5000, to dosyć znana para fotografów ślubnych, porzuciła Nikony chyba D750, jeśli dobrze pamiętam, na rzecz właśnie A7 Mark III. Nie wiem, czy coś potem jeszcze zmieniali, bo aż takich nie śledzę. Sony miała problem, co zrobić z tym dalej. Tak, no zakładając, że powiedzmy, nie wiem, 80-90% klientów na A7 Mark III to jednak byli fotografowie, a filmowcy to ta reszta, no to trzeba było jednak coś zrobić, żeby zmotywować fotografów, którzy kupili A7 Mark III, żeby się przesiedli na A7 Mark IV. I teraz jak to zrobić? Bo generalnie no, lepszy wizjer, lepszy ekran, trochę lepszy autofokus to trochę za mało, bo w zasadzie no, już na 703 się dało pracować, a jak coś działa, to nie ma sensu tego zmieniać, zwłaszcza za 13 tysięcy złotych. Nie mogli pójść więcej klatek na sekundę. Pewnie mogli, ale nie chcieli, bo tą niszę okupuje ten Sony Alpha 9 i Alpha 9 Mark II. Więc zostanie przy 24-megapikselowej matrycy i nie, zwiększenie z 10 do 15 klatek na sekundę. To jest w zasadzie terytorium A9, która ma 20. Zresztą w ogóle 10 klatek na sekundę to już jest dużo. I kiedyś tyle sportowe aparaty miały i wszystkim to jakoś wystarczało. Więc jedyne, co można było zrobić, no to zwiększyć liczbę megapikseli. Ale tak ją zwiększyć, żeby to dalej był aparat ten z tą mniejszą liczbą megapikseli, żeby nie uderzyć z kolei w terytorium A7R. To jest trudne, bo te produkty już są tak blisko siebie, że tam już coraz mniej jest miejsca, żeby pomiędzy nie coś poupychać, żeby jakiś ulepszyć w taki sposób, żeby nie zagryźć, nie kanibalizować sprzedaży innych. No więc wymyślili to 33 megapiksele, matryca ma 7000 pikseli na szerokość z jakimś tam małym ogonkiem, nie pamiętam czy 7004 czy 8, coś takiego. Problem tylko jest taki, że problem się okazał, pojawił przy filmowaniu. No bo żeby mieć 4K w 60 klatkach bez kropa, no to trzeba te 7000 pikseli odczytać 50 razy na sekundę. A na to ta matryca jest za wolna. Zwyczajnie. Stąd ten nieszczęsny krop. Który tak wszystkich rozwalił, no bo niestety jako filmowcy jesteśmy 10-20% grupy docelowej. Taki jest urok filmowania aparatem i używania do nagrywania czegoś, co nominalnie jest przeznaczone do fotografii. Dobra, mała dygresja, bo tu widzę, że parę pytań się pojawiło.
Mbaczu pisze, czytałeś, że w A7S 3 jest sensor większy niż 12 megapikseli. Tam jakoś obraz jest skalowany. Tak, czytałem, że jakiś człowiek, że tak powiem, musiał to rozebrać na poziomie do matrycy i że podobno matryca ma 48 megapikseli, ale jest to zrobione w taki sposób, jak w komórkach. Pokażę wam, jak to wygląda. I zaraz przełączę ekran. O. No więc przełączmy sobie. Przepraszam za jakość, to jest po prostu grafika z Google'a. Plotka krąży taka, że... No bo to może nie jest najlepszy przykład. O. Tutaj mamy. Tak wygląda matryca Quad-Bayer. Czyli zamiast jednego dużego zielonego piksela, czy jednego dużego czerwonego, czy jednego dużego niebieskiego, mamy cztery. I te cztery, w przypadku telefonu tak to jest zrobione, nie? Jak to są te smartfony, co mają tam 50 megapikseli, 48, 100 ileś i tak dalej. Zaraz zresztą powiem, skąd się te liczby wzięły, tak na marginesie. No i piksele pojedyncze są cztery obok siebie i one teraz mogą pracować, jak jest dużo światła, jako każdy piksel osobno i wtedy mamy więcej tych megapikseli. Albo jak jest mało światła, to mogą pracować jako grupa. No i podobno tak jest zbudowany sensor w A7S, przy czym te piksele mogą pracować tylko jako grupa. Czy tak jest naprawdę? Nie wiem. Po co mieliby to zrobić? Nie wiem. Co to daje? Nie wiem. Zwłaszcza, że jest to super szybka matryca, tak? Ale przy łączeniu pikseli jest to możliwe, żeby jakoś to przyspieszyć. To by musiał się wypowiedzieć jakiś inżynier Sony, czy to coś faktycznie daje, czy nie. Powiększmy to sobie w sumie. Natomiast... Oni mówili, że duże piksele, a to cztery mniejsze. No jakiś rodzaj binningu pewnie tak tam jest stosowany. I dlatego właśnie, zobaczcie, macie w smartfonach najczęściej tak. Standardem mniej więcej są matryce 12-megapikselowe, jakieś tam małe. Potem jest 48 megapikseli, bo to jest 4 razy 12, czyli to jest matryca Quad-Bayer, która może działać jako 48-megapikselowa, jak jest światła bardzo dużo, albo właśnie jako taka standardowa 12-megapikselowa, jak światła jest mało. A co jest następne? 108 megapikseli. Chwalą się tym w telefonach. Dlaczego 108? Bo tam układ jest analogiczny, tylko każdy jeden piksel nie składa się z czterech małych, tylko z 9. 9 razy 12 daje 108. I te 108 megapikselowe sensory w smartfonach też mają możliwość pracy jako 12 megapikselowy sensor, tylko tam się grupuje po prostu 9 pikseli w jeden duży. Opinie są podzielone, czy to coś daje, czy to czegoś nie daje. Szczerze mówiąc, mi się wydaje, że to jest takie trochę no, prężenie muskułów i mierzenie sobie długości, sami wiecie czego, za pomocą ilości megapikseli, coś co kiedyś się działo w aparatach fotograficznych, a od czego na szczęście pomału odchodzą. No ale to taka dygresja. Przejdźmy do następnych pytań. Wojciech Piotrowski pisze, mam dylemat, jaki aparat kupić, Sony ZV-E10 czy Sony A6600? Trudne pytanie trochę. ZV-E10 miałem w ręku i też pytanie, co zamierzasz nagrywać, tak? ZV-E10 jest malutki, leciutki, to jest jego duża zaleta, natomiast ma ogromną wadę w postaci braku stabilizacji matrycy. No i chodzi na te przeklęte małe bateryjki, co mój A6300. W Sony A6600 też mamy duże baterie. Mamy stabilizację matrycy, no ale to jest większy korpus. No jest to korpus starej generacji tak naprawdę, więc tam nie ma takiej aktywnej stabilizacji, która całkiem nieźle działa, jeżeli stosujemy krótki czas migawki, nawet w ZV-E10, który nie ma stabilizacji matrycy. Ale też problem jest taki, że to 6600 jest strasznie drogie. Tak naprawdę, mając taki budżet, nie wiem, około 4000, to nie wiem, czy bym nie uśmiechał się w kierunku raczej Fujifilma XS10 na przykład. Który co prawda on też nie ma 10-bitowych kodeków czy jakichś wodotrysków, ale ma rozkładany ekran do boku, ma stabilizację matrycy. A odkąd Viltrox zaczął produkować tanie obiektywy do Fujifilm, no to już nie jest taki problem, żeby coś tam zainstalować rozsądnego. Zresztą o Viltroxie jeszcze chwilę dzisiaj będziemy gadać. Także wracając do pytania ZV-E10 czy A6600, napisz co zamierzasz filmować, to może jeszcze będę w stanie coś podpowiedzieć. Czy jakieś newsy o Panasonicu? A, sam bym chciał wiedzieć. No zresztą mam to gdzieś
Możemy w sumie tutaj przejść, bo chciałem o tym pogadać chwilę. Ale nie, zróbmy tak. Skończę najpierw z tym A6, A7 Mark IV, a potem sobie pogadamy o Panasonicu. Jest w planach na dzisiaj, także do tego przejdziemy za chwilę. I tu jeszcze widzę pytanie Mr. Don Adriano, czy A7 IV wypuszcza coś więcej przez HDMI, czy to samo co wewnętrznie? Nie no, generalnie zasada jest taka, że aparat jak wypuszcza sygnał po HDMI, to jest sygnał nieskompresowany. Tak, najczęściej jest to jakieś tam 10-bitowe 422 już w tych nowszych aparatach, coraz mniej jest takich, które wypuszczają 8 bitów. Natomiast to nie jest skompresowane tym H264 czy H265, to sobie wpinamy na rejestrator czy na jakieś inne urządzenie i możemy sobie to zapisać z innym kodekiem, z jakimś ProResem i tak dalej. No i oczywiście, nie pamiętam akurat, czy A7 K4 wypuszcza RAWy czy nie. Ale generalnie, no jeżeli, nie wiem, wolisz sobie to wpuścić na rejestrator i zapisać w ProResie, no to ten ProRes będzie czystszy jakby niż jakieś mocno skompresowane H265 zapisane wewnętrznie, czy H264. Aczkolwiek bym nie przesadzał, bo H265 naprawdę daje świetną jakość w stosunku do rozmiaru plików. Regularnie mi się zdarza kolorować materiały w H265 i niezmiennie jestem ciężko zaskoczony, jak dużo mam elastyczność i jak dużo da się z tym zrobić, zanim ten materiał się zacznie sypać. W porównaniu do H264 jest ogromna przepaść. A, tutaj jeszcze widzę pytanie, czy takie grupowanie pikseli coś daje. No, Paweł Przybylski. Szczerze mówiąc, nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to coś daje. Niby może jakoś tam się szum, że tak powiem, między tymi pikselami redukuje. To by miało sens, gdyby na przykład te subpiksele pracowały z trochę różną czułością, albo tak jak Canon, który wprowadził technologię DGO, Dual Gain Output, gdzie każdy piksel się składa z dwóch subpikseli, z których jeden jest jakby okablowany w taki sposób, żeby dobrze zapisywać informacje w cieniach, a drugi, żeby informacje w światłach. I to faktycznie powoduje, że ten zakres tonalny, tak, ilość informacji w światłach i cieniach, jakie zapisuje na przykład Canon C70, mimo że tam nie jest pełna klatkowa matryca, jest imponujący. Więc gdyby te piksele jakoś inaczej działały, to różnice by były na pewno niepodważalne. Natomiast jeśli one robią to samo, to trochę nie wiem, czy to coś daje, czy nie. Dobra, mamy follow-up a propos Sony ZV-10 i A6600. Sklejanie modeli samolotów i zwiedzanie muzeów historycznych. No to do zwiedzania to ja bym chyba wolał mieć coś, co ma stabilizację matrycy. Bo można łazić i można filmować na długiej rurze, więc tu by ZV-10 odpadło. Więc raczej to z tych dwóch raczej 6600. Tak mi się wydaje, zwłaszcza że na dłuższych wycieczkach też ta większa bateria się przydaje, bo człowiek ma 2 godziny filmowania w spokoju. Nie musi żonglować małymi akumulatorkami, trzymać ich gdzieś po torbie, nie? A stabilizacja matrycy powoduje, że możemy sobie jakiś, nie wiem, detal, który jest na ścianie czy za barierką, dozoomować. I tak dalej. Dobra, następne pytanie. Widzę V-Log kontra HLG w Panasonicach. Bawiłem się trochę HLG i ciężko się je koloruje, to z Panasonica. To na przykład HLG z Sony jest takie, że w zasadzie tam leciutko się ruszy suwaczkami, jest gotowy, ładny obrazek. I generalnie raczej polecam ludziom, którzy mają Sony, a nie chcą się kopać ze slogiem, żeby używali HLG. Natomiast w Panasonicu to HLG jest jakieś takie sprane, nieciekawe, więc jak już się bawić w cięższe tematy, to wolę V-Loga, zwłaszcza w tych pełnoklatkowych korpusach, bo on się bardzo ładnie koloruje i naprawdę ładny obrazek z tego wychodzi. W ogóle jestem dużym fanem obrazka z pełnoklatkowych Panasoników. Uważam, że naprawdę, jeśli chodzi o loga i skolorowanie go i to, co można z tym potem zrobić, no to są bardzo mocno do przodu. Sony trochę podgoniło, już się zbliża, powiedzmy, A7S trójką. Natomiast jeśli chodzi o ładny obrazek prosto z aparatu, bez udziwnień, to tutaj chyba wygrywa Fujifilm, przynajmniej w moim osobistym rankingu. Mam złe doświadczenia ze wszystkimi tymi rzeczami typu Cine Like D, Cine Like V, one są dziwne. Ten obraz jest wypłaszczony w niektórych miejscach, ściągnięty w innych. Także no,
przypadku Panasa to myślę, że faulok i nauczyć się z nim żyć. Jak już się kupuje tego rodzaju zaawansowany sprzęt, bo to są sprzęty chyba najbardziej zaawansowanych filmowców z aparatów tak naprawdę, z tymi trybami anamorficznymi, jakimiś waveformami, wektoroskopami, już zaawansowanymi narzędziami, no to myślę, że można się bawić jak zaawansowany filmowiec i lecieć w faulogu. A tutaj ten, czytam komentarz. A7S3 przez HDMI daje możliwość nagrania 12 bitów. Myślałem, że A7S4 będzie podobnie. Właściwie nie pamiętam, czy on wypuszcza 12-bitowe RAWy po HDMI, czy nie. Nie wiem, czy to gdzieś tutaj w specyfikacji technicznej będzie. Zobaczmy, czy tutaj przy featuresach coś tam napiszą. Naprawdę nie pamiętam, bo miał premierę już jakiś czas temu i trochę się działo w międzyczasie. Natomiast szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest sens aż tak się napalać na to 12-bitowe wyjście i na RAWy, bo mówię, zrobiłem materiał w 10-bitowym S-Logu 3 w H265 nagrany S-ką 3. I naprawdę mi tam niczego nie brakowało, jeśli chodzi o korekcję barwną. Znaczy ja w ogóle mam taki mało popularny pogląd, że RAW-ów w filmie to potrzebuje może 5% ludzi, którzy filmują w naszym kraju, ich albo nawet nie, bo cała reszta nie umie na tyle dobrze wykolorować materiału, żeby te RAW-y były im potrzebne. Do 95% sytuacji spokojnie wystarczy właśnie jakiś 10-bitowy logarytmiczny profil. No, a skoro wróciliśmy do A7-4, no to już powiedzieliśmy sobie o tym, że ta matryca niestety jest za wolna. I tutaj sobie przejdę w tym momencie, skoro już przy tym jesteśmy. Padło pytanie o rolling shutter i to w zasadzie jest element, o którym chciałem powiedzieć, bo to się mocno wiąże z tym, czy możemy filmować w 4K w 50 klatkach, czy nie. O, zamknąłem reklamę, to mnie przewinęło cudownie. Dobra, wracamy na dół. Egzemplarz, który miałem, był na tyle produkcyjny, że orientacyjne czasy odczytu matrycy mogłem zmierzyć. One są w artykule na optyczne, to się nazywa Sony A7-4 w rękach filmowca. I tak naprawdę tutaj w tym komentarzu poniżej w miarę wszystko jest wyjaśnione. Sprawa wygląda tak. Przy wykorzystaniu całej matrycy czas odczytu wynosi 24 milisekundy. Czy to jest dużo, czy to jest mało? No, nie jest to bardzo dużo, ale nie jest to też bardzo mało. Jest to taki, no powiedzmy, przeciętny wynik, nie urywający 4 liter. Natomiast co możemy z tego wywnioskować, tak? Jak chcemy nagrywać materiał w, powiedzmy, 30 klatkach na sekundę, no to granicznym czasem, jakiego nie możemy przekroczyć, jest 1/30 sekundy. Jak sobie sekundę podzielimy na 30, to nam wychodzi 33,333 milisekundy. Czyli to jest maksymalny czas odczytu, jaki jest fizycznie możliwy, żeby w ogóle móc nagrywać. Tu jest 24, więc sporo poniżej tego. Natomiast jeśli byśmy chcieli nagrywać w 50 klatkach, no to granicą jest 20 milisekund. Jeśli chcielibyśmy nagrywać w 60 klatkach, to granicą jest 16,666 i tak dalej milisekundy. I widać tutaj, że to 24 milisekundy nie wystarczają. Nawet na marginesie A7 Mark III miał około 20 milisekund, jeśli dobrze pamiętam. Więc tutaj to zwiększenie rozdzielczości do 33 megapikseli spowodowało, że paradoksalnie rolling shutter w A7 Mark IV będzie większy niż był w A7 Mark III. Co jest dosyć zabawne i przewrotne. Natomiast z tego wynika jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie, w 50 klatkach na sekundę ten czas odczytu wynosi tam niecałe 12 milisekund. Czyli jest jakiś zapas. Czyli gdyby tego kropa trochę zmniejszyć, tak żeby ten czas był na przykład wynosił 15 milisekund, no to powinno się dalej dać nagrać 50-60 klatek z kropem, ale ten krop mógłby fizycznie, teoretycznie być mniejszy. To jest motyw na petycję może do inżynierów Sony. Wyszło mi tu z obliczeń, jak ktoś chce, to niech sobie wejdzie i przeczyta, nie będę teraz jakby tego czytał, że około 1,25-1,3 dałoby się zrobić tego kropa w 60 klatkach na sekundę, może nawet zejść do 1,2 w 50 klatkach na sekundę. Jakby to miało kropa 1,2 w 50 klatkach na sekundę w 4K, to już bym rozważył zakup. Jak jest 1,5, no to sorry. Ale dla mnie to jest powiedzmy deal breaker, nie? No, przerwa, patrzę co w komentarze.
No, tu się. Dobra. Pytanie, czy obiektyw Sigma 31-4 jest dobry do filmowania i zdjęć? Nie wiem, czy autofokus w nim nie hałasuje, nie sprawdzałem, ale generalnie jest to fajny, ostry obiektyw za rozsądne pieniądze i jak najbardziej można brać. Zwłaszcza jak to ma być taka jedna stałka w miarę uniwersalnej, ogniskowej, no to, to czemu nie? Zresztą sam mam teraz zapięty obiektyw 30 mm, tylko nie 1.4, tylko zdobyty, znaczy pożyczony przypadkiem ten 33,5 makro jeszcze z czasów Nexów. Mało kto jeszcze pamięta, że taki obiektyw istnieje. No jakoś się tam radzi z ostrością, także nie ten, nie ma problemu. No bo tu widzę, że kolega się ze mną zgadza, że 10-bitowe 4.2 wystarczy do większości zastosowań. Szkoda kasy na kamery powyżej 30 tysięcy. No tak, no. Tak naprawdę to jest w Polsce taką granicą, wydaje mi się, tego, ile operator może wydać na sprzęt, który ma w domu na półce, no to jest około 40 tysięcy i to jak jesteśmy operatorami, którzy na przykład mają kontrakt z telewizją, czy z jakimś podwykonawcą dla telewizji i nie wiem, pracują przy jakimś na przykład lifestyle'owym programie ślubnym czy kulinarnym i mają zagwarantowane, nie wiem, 3 dni zdjęciowe w miesiącu, w tygodniu. Tak, no to wtedy jak człowiek przychodzi z taką swoją, no kiedyś FX7, FS7 teraz, nie wiem, FX6, Sony z jakąś kamerą, czy z jakimś Canonem C70, czy Urso Mini Pro, no to mu się dosyć szybko zamortyzuje i to ma sens. Natomiast no ja na przykład żyję z montażu, dlatego mam dalej tego poczciwego A6300, bo właśnie jak potrzebuję coś poważniejszego do nagrywania, no to idę do wypożyczalni, bo mi się nie kalkuluje. Zwłaszcza, że wypożyczalnia daje ten komfort, że jak potrzebuję sprzętu, który sobie radzi w sobym świetle, no to biorę A7S-kę. Jak potrzebuję sprzętu, który filmuje w RAW-ach, no to sobie biorę Blackmagica i tak dalej, więc mogę dopasować się do zlecenia, a nie wyskakiwać z trzech dych i nie płacić leasingu co miesiąc. No, tutaj Tomasz Florczak pisze, tylko dla jakich obiektywów korzystać z kropem 1.2? Na pełną klatkę zawiązki, na APS-C nie obejmą matrycy. Już chyba lepiej traktować aparat jako z matrycą APS-C. No w zasadzie można tak traktować, tylko pytanie brzmi, czy chcesz wydawać 13 tysięcy na aparat z matrycą APS-C, nie? To się w którymś momencie o to rozbija. Bo to trochę bez sensu. No, widzę drugi komentarz, że właśnie w X-T3 jest krop, tak? W X-T3 i w X-T4 jest chyba 1.18 krop w 50 klatkach na sekundę. No zgadzam się, że to jest dokuczające i tak dalej, no. W Fuji możesz sobie też włączyć stałego kropa 1.3x i wtedy masz stałego kropa w 25 i 50 klatkach na sekundę, tylko efektywnie masz wtedy aparat mikro 4 trzecie. Pytanie, czy chcesz mieć aparat mikro 4 trzecie, nie? Więc nie ma dobrego rozwiązania tutaj i tak naprawdę no, jest to problem. Jak ktoś chce mieć pełną klatkę bez kropa, czy prawie że bez kropa w 50 klatkach na sekundę, no to tak naprawdę najbliżej z rzeczy nie kosztujących 20 koła jest Canon R6. Tylko on się z kolei grzeje. Niestety nie sprawdzałem, jak się grzeje w 50 klatkach na sekundę, w 25 po 36 minutach zdycha za każdym razem. Co tam jeszcze się dzieje? Sony 9 jest tańsza. Nie wiem, od czego jest tańsza. Ale Sony 9, A9 nie nadaje się za bardzo do filmowania. Tam okroili rzeczy typu profile obrazu. Trochę bez sensu. To jest takie z punktu widzenia filmowego to jest gorsze niż A7 Mark III. Więc trochę nie ma po co w niego inwestować. No i tak to generalnie, dobra, wracając do tematu i kończąc pomału wątek A7 Mark IV. Także tak to wygląda, no. My jako filmowcy padliśmy poniekąd ofiarami tego, że jesteśmy mniejszością, jeśli chodzi o osoby kupujące ten aparat i mając do wyboru zrobienie czegoś, co zmusi zachęcić fotografów do przesiadki z A7 Mark III na A7 Mark IV, a zrobienie czegoś, co dogodzi filmowcom i tak naprawdę odpowie na rękawicę, jaka została rzucona przez Canon R6 innym firmom, no to tej odpowiedzi jeszcze nie ma. I nie wiadomo, kiedy ją zobaczymy. Może kiedyś, nie wiem, wyjdzie jakieś A7C Mark II z mniej upakowaną matrycą,
Ale nie sądzę, żeby Sony się chciało robić, nie wiem, jakąś 20-megapikselową matrycę tylko po to, żeby usadzić Canona R6 w kącie. Więc tak naprawdę to nas przesuwa w kierunku następnego tematu, czyli w takim razie co dalej. Przełączmy sobie ekran. Dalej, no o Nikonie już pogadaliśmy i tak naprawdę, no Nikon niedawno pokazał Z6 Mark II, Z7 Mark II, a Z9 jest wielka i droga, więc nie ma co liczyć na to, że nagle wyskoczą z korpusem, który będzie się świetnie nadawał do filmowania, miał 10-bitowe kodeki i nie kosztował majątku. Jakoś Nikon zawsze raczej był z tych goniących, jeśli chodzi o tryb filmowy, niż wyznaczających standardy. No i został nam tak naprawdę Panasonic. Tu jest pewien problem tylko, bo tak naprawdę w lutym wybiję, mam tutaj otwartą S1, żeby sobie zobaczyć datę jej premiery. Data premiery, jak tutaj widzicie, to jest 1 lutego 2019, czyli no za kwartał z ogonkiem, za 3,5 miesiąca powiedzmy, ten aparat będzie miał 3 lata. Wyszedł oczywiście jeszcze w międzyczasie S1H, S5, no ale S1, S1R, te dwa bazowe aparaty będą mieć 3 lata. Czy to jest dużo, czy to jest mało? W czasach Prosperity, gdzieś tam powiedzmy między, nie wiem, 2008 a 2013, Panasonic nowe korpusy, na przykład z linii G, te Micro 4 trzecie, potrafi wypuszczać co rok, jakieś tam G2, G3, G5, bo G4 nie było, czwórka jest pechową liczbą dla Japończyków. Wychodziły co rok. Potem się to rozrzedziło i zobaczcie. Mamy tak. To zobaczmy po linii GH na przykład, bo to też fajnie widać. GH3 miała premierę w 2012 roku. GH4 miała premierę w 2014 roku, czyli tu są 2 lata przerwy. GH5 miała premierę, to pamiętam, w 2017, czyli to są 3 lata przerwy. Czyli mamy tak, między GH3 a 4 mamy 2 lata, między 4 a 5 mamy 3 lata, a między 5 a 6 raczej 6 nie zobaczymy w tym roku, więc należy się spodziewać, że będziemy mieli przerwy 5 lat. Oczywiście branża się kurczy, aparatów się sprzedaje coraz mniej, to też ma przełożenie na to, że pewnie coraz mniej kasy jest na R&D, na wypuszczanie nowych modeli. Zresztą osiągnęliśmy jakby pewien moment, w którym te aparaty już się bardzo od siebie nie różnią. Możliwości macic krzemowych zostały wyciśnięte do ostatniego piksela i do ostatniego elektronu niemalże. Więc te kolejne generacje mało się od siebie różnią. To co właśnie, czym jeszcze można coś ugrać, no to jest prędkość. Prędkość, która powoduje, że nagle mamy aparaty, które mają 45 megapikseli i nie robią 5 klatek na sekundę, tylko 30 klatek na sekundę. Tak jak Sony A1, jak Nikon Z9 właśnie, nie? Czy jak powiedzmy Canon R5, który robi 20. I to jest jedyne, co tak naprawdę można zmienić, no bo pod każdym innym względem to nie wiem, co by można w tych S1, znaczy wiem, co by można, zaraz do tego wrócimy. Natomiast nie wiadomo, kiedy to nastąpi, tak? No bo jeżeli Panasonic na przykład postanowi w przypadku S1 zachować taki cykl żywocia produktu, jak między GH5 a GH6, no to by znaczyło, że S2 zobaczymy w 2024 roku. Tylko że jeżeli S2 zobaczymy w 2024 roku, to do tego czasu L-Mount Alliance będzie martwe. Bo umówmy się, korpusy Sigmy są ciekawe, ale są bardzo niszowe jednak. Leica są drogie zabawki dla bogatych ludzi, które przypadkiem mają funkcje fotograficzne, ale one są tylko dodatkiem. W zasadzie jakby Leica zrobiła aparat nie robiący zdjęć, ale byłby limitowany edycją kolekcjonerską, też by się sprzedał, nie? Więc tak naprawdę ciągnie to Panasonic. I udało im się zbudować bazę wiernych użytkowników, którzy jakby lubią to, że ten sprzęt właśnie no, ma tryby anamorficzne, ma zaawansowane funkcje, że nie wiem, S1H jest jednym z dwóch aparatów chyba na rynku, który przyjmuje kod czasowy z zewnętrznego źródła, czyli można z nim pracować w profesjonalnym środowisku z rejestratorami dźwięku i na kilka kamer. I tak dalej. No, są ludzie, którzy tego faktycznie używają. Poza tym naprawdę fajny obrazek jest z tego. Mają niskie szumy, mają naprawdę ładne kolory. Fotograficznie też mi się bardzo przyjemnie z tym pracuje. Więc tak naprawdę ja na przykład chętnie uciekł z tego A6300 na Panasa. No tylko muszą
w S2 potencjalnie zlikwidować dwa problemy, czyli właśnie kropa w 4K w 50 klatkach na sekundę i przestać udawać, że autofokus na zasadzie detekcji kontrastu jest dobry i może dorównać autofokusowi fazowemu, bo nie może. No, autofokus w Panasonicach jest dramatycznie zły, znaczy może nie dramatycznie zły, ale nie daje rady, nie da się go używać. Z autofokusem jest tak, to powiedział jakiś youtuber zagraniczny, fajnie go tu mogę zacytować, że albo działa w 95% sytuacji, albo mogłoby go równie dobrze nie być. No i niestety Panasonic cały czas jest po tej stronie, gdzie mogłoby go równie dobrze nie być. Na Sony, Canon, podejrzewam, że Nikon Z9 już są po tej stronie, gdzie to naprawdę śmiga jak złe i robi rzeczy, których człowiek nie byłby w stanie zrobić. Więc no to jest przyszłość i to też ułatwia pracę po prostu, no. Pozwala na przykład autofokus wrzucić na gimbal dłuższą ogniskową i skupić się na kadrowaniu, a nie na kadrowaniu i prowadzeniu ostrości falą fokusem, czy ewentualnie płaceniu asystentowi, żeby robił to za nas. W wariancie z asystentem nagle liczba sprzętu, którą trzeba wziąć, jest 3 razy większa, bierzemy za to sporo większe pieniądze, nie jesteśmy konkurencyjni. Więc autofokus wygra, czy to się purystom i, że tak powiem, twardogłowym filmowcom podoba, czy nie. Bo po prostu człowiek z mający aparat z autofokusem jest w stanie zrobić więcej, taniej i szybciej niż człowiek ostrzący manualnie. Co nie znaczy, że się nie da, no bo oczywiście przez lata ostrzono manualnie, sam umiem. I sporo nakręciłem na starych Canonach, gdzie się tylko manualnie ostrzyło. Natomiast sam dzisiaj, jak mogę, to włączam autofokus. Po prostu jestem leniwy, jak wiem, że automat zadziała lepiej niż ja, no to po co sobie dokładać roboty? Mówię, wolę się skupić na tym, czy światło dobrze pada, czy i na tym podobnych rzeczach, czy kompozycja kadru jest ok, a nie zastanawiać się, czy ostrość mam na czubku nosa, czy na oczach. I oczywiście to też pozwala bardziej kreatywnie operować przysłoną, bo nagle taki, nie wiem, 50-1.2 staje się obiektywem użytecznym na 1.2, bo trzyma się oka i twarzy. Także z Panasonicem, no niestety nie wiem, krążą jakieś plotki po serwisach plotkarskich, że GH6 pojawi się jakoś na początku przyszłego roku. Panasonic ma tendencję do pokazywania aparatów, tak jak widzimy, nie? S1 luty, tak, GH5. Styczeń, więc może na początku przyszłego roku GH6 zobaczymy, ale co w nim będzie i szczegółów, no wiem tyle co wy, tak, nie mam żadnego czerwonego telefonu do prezesa Panasonica, żeby mi mówił co planuje, a nawet gdybym miał, to pewnie obcięliby mi głowę, gdybym cokolwiek zdradził. Także no chciałbym zobaczyć, że korpus od Panasonica, który właśnie ma 4K w 50 klatkach bez kropa i dobry fazowy autofokus. Pod każdym innym względem to naprawdę, oni już naprawdę ogarnęli. Dobra, to tyle o Panasonicu. Wróćmy teraz do pytań, bo tutaj widzę, że się troszeczkę podziało. Skończyłem chyba czytać w tym miejscu, sekundę. Przełączę sobie na chwilę, żebyście moją piękną facjatę mogli podziwiać. Czy do nielimitowanego statycznego nagrywania w średnio jasnym pomieszczeniu ze statywu z jak największą rozdzielczością w celu cyfrowego zoomu znajdę coś lepszego niż BMC6K? Mam trochę szkła EF. A, to trudne pytanie jest. Można chyba też ewentualnie rozważyć właśnie któregoś pełnoklatkowego Panasonica, bo one po aktualizacji firmware'u najnowszej, na przykład S1, też filmuje w 6K. Oczywiście zależy, czy są szkła jakby EF, czy one są pełnoklatkowe, czy niepełnoklatkowe. S1 też nie ma limitów nagrywania, ale Blackmagic jest niezłą opcją, tylko on wtedy musi być na kablu, bo te bateryjki, które tam do niego dają, to jest jakiś śmiech na sali. To jest awaryjne podtrzymanie zasilania, jak przepinamy zasilacz z jednego gniazdka do drugiego, albo z jednego V-locka do drugiego. Tak to chyba niczego, co by jakąś większą rozdzielczość w tych pieniądzach oferowało, to nie ma, także albo Pocket 6K, albo właśnie jakiś Panasonic S1. W przypadku Panasonic będzie sobie lepiej radził w słabym świetle. Ale on wypluwa to 6K w H265 i to jest morderstwo dla komputera. Natomiast Pocket, jeżeli mamy komputer, na którym chodzi DaVinci Resolve, to te rawy z Pocketa powinny być dosyć przyjemne do pracy.
Czy polecam jakieś statywy fotograficzne do 700 zł? Oj nie. Tego segmentu nie znam, a już zwłaszcza statywów fotograficznych. Jeszcze przy filmowych może bym coś wymyślił, jakieś pewnie tanie banner by się pojawiło. Polecam jedno rozwiązanie. Przejechać się do stacjonarnego sklepu. Wiem, że w dobie pandemii stacjonarne sklepy to jest takie dziwne zjawisko, ale statyw osobiście uważam, że najlepiej po prostu sobie za przeproszeniem zmacać. Oczywiście potem można poszukać online jeszcze innych modeli, ale samo zobaczenie, jak dany producent się prezentuje, jakie to jest w dotyku, tak, czy jakichś luzów nie ma i tak dalej, no to najlepiej to zrobić na żywo. A, następne pytanie. Jaki obiektyw makro do Sony A7 III? Wideo, owady. No, jeżeli to ma działać z jakimś autofokusem i tak dalej, no to pewnie systemowy. Podejrzewam, że ta setka 2,8, ale ja z makro mam mało doświadczenia, więc tutaj się nie wypowiem. Myślę, że możesz spytać na grupie na Facebooku Sony Alpha Academy. Tam są chłopaki z Sony i jest sporo fotografów, którzy pracują na ich sprzęcie. I myślę, że ktoś, komu się zdarza filmować owady, na przykład tą setą makro, będzie w stanie się wypowiedzieć, czy to działa, czy to nie działa, jak się sprawuje w praktyce. Natomiast, no tak, myślę, że tak. Czy polecam jakieś mikrofony bezprzewodowe? A to zależy od budżetu oczywiście. Sony niedawno wypuściło, ale to jest tylko kompatybilne z najnowszymi modelami, jakiś taki fajny patent, który się wsadza na gorącą stopkę odbiornik. I nadajnik bezprzewodowy, to sobie działa cyfrowo i ten dźwięk przez to, że jest w całości cyfrowy, jest całkiem niezłej jakości. O, mamy, widzę, Rafała Wylegałę na czacie. Cześć, Rafał. Może ty odpowiesz na pytanie kolegi a propos obiektywu makro do Sony A7 Mark III, bo się lepiej na tym znasz. A tak, to co do mikrofonów bezprzewodowych, no to sporo teraz wychodzi różnych tanich rzeczy, marek takich, nie wiem, jak Komika czy Saramonic. Nie testowałem, przymierzam się, żeby kiedyś to przeczołgać, natomiast na przykład Saramoników wiem, że są testy w sieci na innych kanałach na YouTubie, więc można tam sprawdzić, czy to ma sens, czy to nie ma sensu. Czasem udaje się też dorwać używany zestaw mikroportów Sennheisera albo Sony, takich lepszych, które nowe kosztują za 3000 zł, tylko trzeba uważać, żeby nie były zajeżdżone, bo te sprzęty pracują w produkcjach telewizyjnych, w innych takich tych, więc mogą być już przetyrane przez życie i po prostu mieć wiele lat pracy na planach filmowych na karku, więc trzeba uważać. A tu widzę dywagację o Panasonicu. Organiczna matryca. Z organiczną matrycą jest tak, że niedawno znowu o niej napisali, a oni pierwszy raz była pokazywana parę lat temu i to tak się temat się gdzieś ciągnie. Znaczy, jak wejdzie, to będzie spory przełom i to jest na przykład coś, co może nas wypchnąć poza te ograniczenia matryc krzemowych, no bo tak naprawdę teraz, no to poszczególne korpusy dużo się nie różnią światłoczułością, czy jak ma tyle samo mniej więcej megapikseli i ten sam rozmiar matrycy, no to w granicach tam jednej działki w te czy we wszystkie współczesne aparaty dają sobie radę dosyć podobnie, czyli jeśli chodzi o rozpiętość tonalną. Natomiast jakieś wymiany technologii, typu jakieś grafeny czy organiczne matryce mogą komuś z producentów dać jakąś wyraźną przewagę, który się odważy to zastosować i będzie miał fundusze, żeby to zastosować i wdrożyć. Aczkolwiek przy topniejącej sprzedaży aparatów nie wiem, czy to się zacznie kalkulować, no bo to pewnie wymaga jakiejś modyfikacji linii produkcyjnej, to się robi droga impreza, nie? Czytam komentarz Jakub Duda. Będzie szok, jak w GH5 z nową szybką matrycą i nowym procesorem zadziała ten ich DFD. No ja właśnie słyszałem plotki, nawet nie plotki chyba, oni chyba to wspominali w oficjalnym komunikacie prasowym, bo była konferencja, na której prezentowali GH5 Mark II, czyli GH5 tam z dodanymi funkcjami streamingu, tak naprawdę. I tam wspomnieli na tej konferencji, przedstawiciel Panasonica wspomniał coś o GH6. Nie wiem, czy tam nie było jakiegoś zdania, czy jednego punktu na slajdzie a propos hybrydowego autofokusa, czyli korzystającego właśnie z detekcji fazy i kontrastu. Więc jest szansa, że Panasonic po wielu, wielu latach wreszcie zrozumie, że choćby stawali na głowie, to ich kontrastowy autofokus nie będzie działać tak dobrze jak fazowy w Sony czy w Canonie. A jak dojdą do tego wniosku, no to mają wtedy szansę coś ugrać. No bo
jakby skoro byli w stanie tyle walczyć z fazowym autofokusem, dodać tam sztuczną, kontrastowym, dodać tam sztuczną inteligencję, dodać tam jakieś wykrywanie obiektów, obrysowywanie, jakby pod względem interfejsu i takich pomysłów dookoła, to ich autofokus jest bardzo fajny, tylko kładzie się na podstawowym problemie, jakim jest ostrzenie za ruchomym celem. I to jest niestety problem. I pompowanie, jak cel jest nieruchomy. Dobra, co my tu dalej mamy w komentarzach? Paweł Przybylski, Sigma 1835. A tu ktoś pytał, jakieś obiektywy jaśniejsze niż 2.8? Nie wiem, dobra. Tomasz Florczak pisze, na Sony Rumos pojawiły się pierwsze przecieki odnośnie Sony A7 R4. Chyba R5, bo R4 to już jest. Że nie będzie nagrywało 4K 60 z przełomieniem matrycy. Liczę, że odświeżona linia A6400, A6600 może wniesie coś ciekawego w niedużej cenie, tylko kiedy? No sam bym chciał się dowiedzieć kiedy, zwłaszcza, że podobna matryca stosowana w Fujifilmach X-T3, X-T4, jak Rafał mi może poprawić, jest z produkcji Sony. I ta matryca już parę lat temu potrafiła nagrywać 4K w 50 klatkach, tylko z jakiegoś powodu ona nie chce trafić do aparatów Sony w takim razie, jeżeli jest zrobiona przez Sony. No ale fajnie by było, przydałoby się odświeżenie, zwłaszcza, że no, na przykład ten wizjer 6300, 6400, 6600 to jest taki mały koszmarek, już nie mogę, po prostu się patrzy w dziurkę od klucza. Miałem ostatnio w rękach Nikona ZFC, też aparat APS-C z podobnej półki cenowej, jak A6400. Jej komfort patrzenia w wizjer w tamtym aparacie jest niebyła ziemia, więc nie, no mogliby się menedżerowie Sony wreszcie ogarnąć i na przykład wypuścić aparat APS-C w body takim A7, ale żeby to mniej kosztowało, nie? Dobra, co mamy dalej? Tom Kapran pisze, szukam gimbala do Sony A7 S3, co polecisz? Zastanawiam się nad Zhiyun WeBuild 2. No, miałem WeBuilda 2 w rękach ostatnio. Bardzo fajny gimbal, na przykład w porównaniu z moim Crane'em 2, mój Crane czasami potrafi szarpnąć, nie do końca da się wyważyć jego pracę tak między płynnością a responsywnością, natomiast WeBuild 2 ma duże możliwości konfiguracji tego i to jest bardzo fajne, no i sterowanie aparatem też jest bardzo fajne. Wrzucałem tam Canona R5 z jakimś zoomem L-ką, nie ważyło to 2 kilo, ale tak z 1,5. I gimbal się z tym bez problemu radził, więc myślę, że z A7S-ką trójką też sobie bez problemu poradzi, także spokojnie można się w to bawić. Myślę, że to albo chyba w podobnej cenie jest też ten DJI RSC2, też spoko gimbal. Aczkolwiek no, w Zhiyunie do mnie przemawia ten ekranik rozkładany, to jest bardzo fajna rzecz, jest duży, jest dotykowy. Co prawda kit, zestaw, żeby mieć na nim podgląd, kosztuje już 5000 zł. Nie trzeba go kupować, nie można kupić goły gimbal. Ale ten ekranik jest fajny, naprawdę wygodnie się na nim pracuje. A pokrętła i inne przełączniki też w razie czego są. Także myślę, że mogę go polecić. A Niki pisze, prawda jest taka, że 90% ludzi na 50-calowym TV OLED nie będzie widzieć różnicy między mikro 4/3 a pełną klatką. No, o ile nie pójdziemy gdzieś filmować na ISO 100 000, to pewnie nie. Zresztą telewizory tak odszumiają, upiększają obraz i dodają klatek, że w ogóle ciężko coś ocenić na telewizorze. Chyba, że się w nim powyłącza te wszystkie upiększacze. Było zresztą ileś petycji o to, żeby na przykład tryby dodające klatki były domyślnie wyłączone. Ja sam tak robię, jak jestem wyznawcą obrazu filmowego w 24 klatkach, ja nie lubię, jak to jest takie super płynne, bo wtedy filmy wyglądają jak skrzyżowanie serialu i gry komputerowej, więc ja to lubię, jak jest 24 i zawsze jak jestem gdzieś u znajomych, to im wyłączam w telewizorach te wszystkie tryby 100 Hz, 1000 Hz i tak dalej. Co dalej? Nie ma w moim mieście sklepów fotograficznych. No to już z tym niestety nie poradzę. Może przy jakiejś wycieczce się uda zahaczyć coś w jakimś większym mieście w okolicy. Dariusz Bartusiewicz pyta, jaką mogę polecić dobrą głowicę filmową. Dobrą to znaczy w jakiej kwocie? Znaczy generalnie z tych takich powiedzmy w okolicy 1000 zł, no to chyba najlepiej po prostu wziąć Manfrotto. Sam mam Manfrotto 501 już nieprodukowane, ma 11 lat i nic się z nią nie dzieje, działa tak jak działała. Jest rozsądny sprzęt. No jak chcemy
iść wyżej, no to już niestety już są jakieś tematy typu Sachtler, Miller, Secet i to już wtedy na cały statyw wydajemy 5000 zł przynajmniej. Paweł Przybylski tu widzę ciąg dalszej dyskusji o tych owadach. Wydaje mi się, że w systemie Sony w tym momencie nie ma żadnego makro dłuższego niż 100 mm. Pytanie, jak dużego odwzorowania potrzebuje, żeby możliwe, że znajdą się jakieś obiektywy typu, nie wiem, Sony 200-600, czy jakiś Tamron, czy Sigma, tak, 150-600, czy 150-500, coś tego kalibru, które mają na tele końcu jakąś dobrą skalę odwzorowania, typu tam 1 do 3. No, tylko pytanie mówię, jakiego zapasu potrzebujesz, nie? Bo tu widzę, sprawa się wyjaśniła. Baczu pisze, wracając do bitwy między producentami, to myślę, że przeniesie się ona na coraz lepszy soft, bo w porównaniu do telefonów komórkowych w aparatach możliwości są biedne. Tu jeszcze dużo można wykręcić. Jeśli chodzi o zdjęcia, tak. No, OM Digital Solutions, czyli obecny właściciel wyodrębniony do osobnej firmy dział obrazowania Olympusa pod nowym zarządem, zapowiada, że chcą iść w tą stronę, że chcą właśnie do aparatu mikro 4/3 wsadzić fotografię obliczeniową. Natomiast przy filmie jeszcze aż tak tego nie widać. No w najnowszym iPhone'ie się pojawiła możliwość programowego rozmywania tła, takiego jak w aparatach na zdjęciach. Natomiast no w aparacie to nie jest bardzo potrzebne, bo od rozmywania tła mamy obiektyw. Przy filmowaniu trochę nie wiem, co jeszcze by ta sztuczna inteligencja miała robić. Może robić nam jakiegoś takiego instant HDR-a, czyli powiedzmy obrabiać obraz nie w taki sposób, że nagrywamy vlogu i sami to robimy, tylko z jakąś odrobiną tone mappingu na przykład, żeby tam wcisnąć jeszcze trochę więcej informacji w światłach i cieniach, może coś takiego. No tak to w zasadzie nie wiem, co jeszcze aparat mógłby robić, czego już nie robi, następny krok to jest chyba czytanie w myślach. A tutaj o głowicę filmową widzę. No tak, no można też używać jako głowicy filmowej gimbala i na jakimś statywie. Aczkolwiek to jest specyficzny rodzaj narzędzia i na przykład na dłuższych ogniskowych wolałbym zdecydowanie mieć klasyczną głowicę. Więc wszystko zależy od sytuacji. O, tutaj Krasnowo pyta, taki dziwaczny obiektyw jak LOW 24 mm f14. To jest specjalistyczny sprzęt, no. Przez to, że to jest 24 mm, no to jak chcemy złapać nim robala, no to trzeba podejść do tego robala bardzo blisko. No i musimy mieć dobrą stabilizację, dobre zamocowanie aparatu, ponieważ ten obiektyw jest bardzo długi. I trzymając za aparat, ta końcówka tego obiektywu nam będzie strasznie latać, więc tak naprawdę trzeba to jakoś origować, sadzić na statyw, to nie jest taka łatwa rzecz. To jest bardzo specjalistyczne narzędzie i chyba lepiej się nadaje do owadów wyjętych z lodówki, takich, co się nie ruszają, ale żyją, żeby nie było, nie popieramy mordowania żywych stworzeń, takich, co się nie ruszają, niż takich, co za chwilę mogą odlecieć. Wojciech Piotrowski, też myślę o obiektywie makro do moich modeli samolotów. Słuchajcie, no to czasami warto się rozejrzeć, bo część obiektywów jakby jest takimi pół makro, nie? Możemy sobie zresztą w sumie spojrzeć, co mi szkodzi na telezoomy do Sony. Znów sięgnę po serwis, w którym pracuję. I po prostu zobaczmy. Sigma niedawno na przykład wypuściła 150-300 do bezlusterkowców. Gdzieś tu powinien być 150-600, przepraszam, DGD NOS. I tu mamy maksymalne powiększenie 0,34x, czyli 1 do 3. Czyli jesteśmy w stanie z pełnoklatkowym aparatem złapać w kadrze coś, co ma mniej więcej 10 cm na szerokość. Jeśli to wam wystarczy, no to można spróbować, aczkolwiek nie wiem, czy to jest na krótkim czy na długim końcu, bo tutaj nie ma tej informacji, trzeba by zweryfikować. Możemy zobaczyć, jak sobie radzi Sony 200-600 na przykład też, nie? Też jest taki obiektyw, bardzo lubiany przez wiele osób. Tu jest skala 1 do 5,
czyli obiekt najmniejszy, jaki sfilmujemy, jest 5 razy większy niż matryca. Czyli na szerokość to będzie tam no, ponad 15 cm. Tak, jakieś 18 chyba. Możemy sobie jeszcze zobaczyć tam rolę. To dalej, to trzeba po prostu się przekopać przez specyfikację i zobaczyć obiektywy oferowane pod dany system, pod jakieś pod dane mocowanie. 100-500 też jest, o, Tamron też ma 0,3 skalę odwzorowania, czyli też 3x3, około 10 cm obiektu zmieścimy w kadrze, tylko też nie wiem, czy na szerokim, czy na długim końcu. Więc można poszukać, bo są takie obiektywy, które jakby są częściowo makro. I może to wystarczy do wielu zastosowań. Canon na przykład ma w swoim systemie, ma 85 f2, która też ma skalę odwzorowania 1:2 i ma też 35, która to oferuje, więc oni tam kombinują fajnie z takimi obiektywami, które z jednej strony są powiedzmy tą tańszą stałką, no bo jak ktoś ma kasę i chce mieć super jasną portretówkę, to jest 85-1.2L, a jest 85 f2 też właśnie, które ma skalę odwzorowania 1:2 całkiem przyzwoitą, więc może komuś na przykład coś takiego będzie odpowiadać. Podobnie jest z 35-1.8 w Canonie. Strona, odpowiadam na pytanie, Wojciech Piotrowski, strona się nazywa optyczne.pl i tam pracuję, tam na górze w zakładce, czekajcie, pokażę wam to. O, tutaj jest rozdział obiektywy, możemy sobie na przykład wybrać, tak, obiektywy Sigmy z mocowaniem Sony E, tu jest rozdzielone, E obejmuje wszystkie obiektywy, a F, E tylko pełnoklatkowe. No i tu jest lista, i tu na przykład jest ten niedawno zaprezentowany 150-600, więc możemy sobie całą jego specyfikację, którą zresztą ja wprowadzałem do bazy, przeczytać. Podobnie, nie wiem, zmieniamy z Sigma na Tamrona i tutaj też jest ten Tamron 150-500, o którym mówiłem, ale też jakieś inne obiektywy, nie, 28-200 i tak dalej. Co do pytania o test Sigmy 18-52-8, nie wiem, nie mogę, nie wiem, tak naprawdę nie wiem, bo testami obiektywów się zajmuje redaktor naczelny Arek, ja tego nie robię. I jak on się tam kiedy umawia na test czego z producentami, no to jest jego sprawa. Był obiektyw przedpremierowa wersja w redakcji, jest artykuł z pierwszymi wrażeniami z jego użytkowania. O, tutaj Sigma, pierwsze wrażenia. Są też na końcu zdjęcia przykładowe, no i powiem wam, że mam trochę mieszane uczucia, bo ostrość w narożnikach no jest dyskusyjna mocno. Ale kosztuje ten obiektyw 2000, a nie 4 czy 5, tak jak Sonoskie 16-55 czy Tamron 17-70, więc coś za coś, tak? Mały, lekki, plastikowy, pewnie trochę gorszy optycznie, versus droższe, ale lepsze. No, tutaj widzę a propos tego, co może dać soft. Baczu pisze, że można na przykład dodać waveform, false color, cyfrowy focus pooling, green screen simulation. No tak. Na przykład Panasonic waveform ma już dzień na dzień dobry. Nie wiem, czy false color chyba nie, ale są aparaty, które mają. Chociaż nie, chyba to w kamerach tylko. No w każdym razie połowa tych rzeczy powinna być już od razu, a nie w formie aplikacji, ale tak, no rozumiem, o co chodzi. Właśnie ten, a propos następnego komentarza o 5 GHz, to być może właśnie rozwiązanie jakiegoś podglądu bezprzewodowego, który by się integrował ze smartfonami, może być fajną opcją dla aparatów i argumentem kolejnym, żeby ten... Zresztą ja bym nie pogardził, jakby więcej smartfonów miało też możliwość właśnie, żeby po USB-C na przykład przyjąć obrazek, żeby aparat był w stanie ten obrazek wypuścić, chociaż jakiś podgląd w Full HD, no to zawsze Full HD na 6-calowym ekranie smartfona, którego sobie zamocujemy na aparacie, będzie lepszej jakości podglądem niż na tym 3-calowym ekraniku wbudowanym ekranie. Tomasz Foczek pisze, większość tych rzeczy dawno była w Magic Lantern do Canona. No to prawda, więc takie aspekty software, tu się absolutnie zgadzam, że tu jest jeszcze co poprawiać. I nie kastrować aparatu z funkcji, naprawdę, no jeszcze takie zebry waveformy, tak naprawdę co za problem oprogramować wektoroskop, no to jest coś, co jakbym sobie przypomniał, jak się programuje, pewnie sam bym był w stanie zrobić. I tak dalej, i tak dalej.
Więc tu jeszcze jest trochę do zrobienia, ale to są proste rzeczy i pewnie część tego da się nawet jakąś aktualizacją firmware'u załatwić. Dobra. Na razie się rozprawiliśmy z pytaniami, więc za chwilę jeszcze tutaj spędzimy na serwisie i niedługo będziemy zmierzać w stronę końca. Mianowicie trochę innych newsów i aktualności, co się dzieje. Na pewne rzeczy będę chciał tutaj zwrócić uwagę. Pojawiło się ostatnio parę newsów na temat obiektywu Viltroxa. Jest jakaś tam promocja, to ten. Wszedł Viltrox 50 mm 1.8 FE do sprzedaży w Polsce. Za chyba tam niecałe 1800 zł. Niedawno weszło Yongnuo, też 50 1.8 do Sony za 1200 zł. A tymczasem Sony ma w ofercie obiektyw Sony FE 51.8, który kosztuje poniżej 1000. I to zawsze jest trochę zastanawiające, więc stwierdziłem, że to może być ciekawe, zrobię wam tu małą dygresję. Dygresja jest taka, że obiektywy typu 50 mm przeszły sporą ewolucję przez ostatnie, powiedzmy, 10 lat. Kiedyś to były proste, klasyczne konstrukcje. To jest schemat optyczny na przykład Canona 50 mm 1.2L, tego lustrzankowego. A to jest schemat tego samego obiektywu o tych samych parametrach do bezlusterkowców. Widzicie, że soczewek jest no, przynajmniej dwa razy więcej. Są bardziej skomplikowane. To jest klasyczny układ, bazujący na tak zwanej konstrukcji double gauss, która się rozwijała od pojedynczego obiektywu gaussa do takich dwóch. No i potem czasami dodawano kilka dodatkowych soczewek, żeby coś tam jeszcze skorygować. To są wszystkie te stare analogowe obiektywy, jak sobie kupić jakiegoś Takumara czy innego pleśniaka, 50, tam 1.4, 1.8, 55, no to wszystko są tego rodzaju konstrukcje. One są absolutnie nieostre na pełnej dziurze, tak jak Canon, ta L-ka lustrzankowa też nie była ostra wcale na 1.2. Robią się ostrzejsze po przymknięciu, natomiast nowa generacja obiektywów ma tych soczewek dużo więcej, to są zupełnie inne konstrukcje optyczne i one potrafią być ostre od 1.2, tak jak na przykład nowy ten Sony 51.2, który był testowany na optycznych i okazał się bardzo, bardzo dobre wyniki mieć. No i to jest ta różnica, że ten Sony 51.8, jeśli pamięć nie myli, to jest właśnie bliższy tym starszym konstrukcjom, a te rzeczy typu Viltrox czy Yongnuo już mają po tam 10-12 soczewek. To są nowszej generacji konstrukcje i one po prostu mają większą szansę, że będą ostre od 1.8 i dlatego kosztują więcej niż firmowy obiektyw, co jest mało intuicyjne. Swoją drogą to jest ciekawe, bo Viltrox i Samyang, tak jak kiedyś Sigma i Tamron w czasach lustrzankowych, stały się firmami, które jakby produkują dobre jakościowo tańsze zamienniki, no bo Sigma już się zaczęła cenić, Tamron też trochę, a u Viltroxa czy właśnie u Samyanga dalej dostaniemy za poniżej 2000 zł fajną, jasną stałkę, która będzie ostra, czy jakieś obiektywy, które uzupełniają ofertę systemowych. I tak naprawdę najszybciej mają szansę się rozwijać te mocowania, do których te obiektywy wychodzą, dlatego Sony dalej ma taką bardzo mocną pozycję na rynku. Zaczęli pierwsi, otworzyli specyfikację bagnetu, więc wszyscy po prostu robią obiektywy do nich i wybór jest ogromny. I nie ma tego problemu, nie wiem, jak w Nikonie, że jak chcę kupić 50-1.8, to mam do wyboru jeden systemowy obiektyw za ponad 3000. Chociaż do Nikona już wyszedł właśnie Viltrox. Więc ten sam Viltrox 51.8 też będzie dostępny do Nikona za połowę ceny obiektywu systemowego. Już się robi fajnie. Tak samo Viltrox zwiększa znaczącą atrakcyjność systemu Fujifilm tymi swoimi stałkami. 23.1.4, 33.1.4, 50, tam chyba 6.1.4. To są takie ekwiwalenty, tak? 35, 50 i 85 mm najbardziej klasycznych ogniskowych. Czekam też z niecierpliwością, bo Viltrox zapowiedział, że wyda kiedyś w końcu obiektyw 13 mm 1.8 podkropowe matryce. Tutaj nawet widzicie jakieś zdjęcie przedprodukcyjne, gdzieś upolowałem. I na przykład coś takiego do Fuji czy do kropowych Sony to będzie bardzo fajny obiektyw. I jeżeli zostanę przy A6300, to pewnie mam Samyanga 12F2 manualnego i wolałbym mieć zamiast niego 13 1.4 z autofokusem. Może się kiedyś skuszę. Wyszła Sony Venice 2 w ostatnim czasie, ale to jest poza zakresem, który nas interesuje, no bo to jest sprzęt za grube tysiące złotych, dziesiątki tysięcy złotych czy setki, na którym profesują profesjonaliści, których trochę inne rzeczy interesują niż takich małych żuczków skrobiących jakieś filmy korporacyjne, śluby czy tanie reklamy.
Tak, to patrzę, przejrzyjmy dalej, coś tu jeszcze ciekawego się pojawiło. No, Panasonic dalej rozwija swoje obiektywy. Wyszła 35-1.8 niedawno i zapowiedzieli 18-1.8, też fajny obiektyw o fajnych parametrach, tak. Ja to lubię, tak okolice 18-20 mm ekwiwalentu, bo mi się z tym dobrze na gimbalu pracuje i w wielu innych zastosowaniach. Wyszedł kolejny adapter z tych dodających autofokus do Nikona Z. Nie wiem, czy kojarzycie, to robią dwie firmy tak naprawdę. Trzy w tym momencie. Photodiox, Megadap i... Boże, jak się ci trzeci nazywają? Techart. Techart był pierwszy. To są obiektywy, które jak widać po stronie aparatu mają styki, są trochę większe, ale ten bagnet po stronie obiektywu tutaj, on im się wysuwa. W ten sposób możemy tam zapiąć dowolny, manualny obiektyw i używać go z autofokusem, bo ten obiektyw jest przez adapter przesuwany i odsuwany. Najczęściej tam jest bagnet z przodu Leica M, więc co prawda obiektywy Leica M to jest dosyć rzadkie zwierzę, ale możemy sobie przez następny adapter podłączyć na przykład, nie wiem, Heliosa, tak, i mieć Heliosa z autofokusem, co zresztą kolega z Sony właśnie kiedyś na targach pokazywał i było to bardzo pocieszne rozwiązanie. Ja trochę czekam, aż te adaptery zaczną mieć udźwig bliżej kilograma, bo teraz to jest 600-700 gramów, a w okolicach kilograma już się robią fajne rzeczy, bo już na przykład będę mógł sobie zapiąć Samyanga 135 f2 manualnego i mieć 135 f2 ostrą jak brzytwa z autofokusem. A obiektyw manualny plus adapter dalej wychodzi mniej niż 135 z autofokusem do większości systemów, do których w ogóle taki obiektyw jest, bo na przykład do Nikona Z nie ma, do Canona RF nie ma jeszcze 135 systemowej, a ta EF jest stara i nie tak dobra optycznie. Jest też na przykład TT Artisan 50-095 albo 90 ze światłem 1.25. One wszystkie tam ważą w okolicach 90, na pewno waży około kilograma, więc jakby taki adapter, na który się da kilo szkła wrzucić i on nie trzaśnie, który dodaje autofokus, no to naprawdę mogłaby z tego być całkiem fajna zabawa. Także śledzę temat tych adapterów, bo to też niestety nie wyszedł na przykład żaden jeszcze na L-mount. Wychodzą na razie tylko do Sony i do Nikona Z. Zróbmy sobie może przerwę, poodpisuję trochę na pytania, a potem to pomału chyba będziemy zmierzać do końca. Woman in Corset pisze, tego typu podgląd byłby super dla niedocenianego segmentu rynku, czyli youtuberów i innych osób produkujących na social media. No, dla każdego, kto musi być po obu stronach aparatu naraz, jakieś opcje podglądowe czy inne są fajne i przydatne. I właśnie możliwość, na przykład Sony A6300 da się obsłużyć ze smartfona, w sensie zrobić sobie podgląd i wystartować, ale ten podgląd jest w koszmarnej jakości i nie działają profile obrazu. Mam nadzieję, że w nowszych modelach Sony jest lepiej w tej kwestii. Co tu dalej? Przełączę może w ogóle na swoją gadającą głowę. Baczu pisze, pamiętasz, że kiedyś Sony dało możliwość instalowania APEC w aparatach, ale usunęli to. Powstało pełno pirackich aplikacji, które rozszerzały możliwości. Tak, wiem, sam, jak mi się skończyła gwarancja na A6300, to zainstalowałem tam taką opcję, żeby nie zdjąć limit nagrywania. Więc absolutnie było to fajne. No ale to na tej zasadzie tak naprawdę Samsung swego czasu spróbował kiedyś zrobić, nie wiem, czy ktoś pamięta, nieślubne dziecko aparatu bezlusterkowego systemu NX i telefonu z Androidem. Czyli właśnie aparat, który miał z tyłu wielki ekran dotykowy i miał normalnie Androida na pokładzie. Zresztą różnych wariacji było trochę. Ale jakoś to się nie chce przyjąć z jakiegoś powodu, nie wiem w sumie o co chodzi, czy Android jest zbyt zasobożerny, zbyt uniwersalny i za wolno chodzi, się włącza i tak dalej w stosunku do tych OS-ów aparatowych, czy o co chodzi. Może ktoś kiedyś coś w tym kierunku wymyśli, zobaczymy. Może jakiegoś okrojonego Androida, jakby odpalanego na osobnym procesorze, czy coś. Co my tu mamy dalej? Noa pisze, cześć, mam pytanie. Wiadomo, że Sony ma problem z przedwzmacniaczami w swoich aparatach, szczególnie A7 III. Czy w nowych wersjach, na przykład FX3, te przedwzmacniacze dalej są takie złe? Przyznam się, że nie wiem, bo nie sprawdzałem dźwięku, natomiast Sony ma coraz więcej w ofercie akcesoriów mocowanych na stopkę multi-interface, które mają własne przetworniki analogowo-cyfrowe.
i ten dźwięk wchodzi do aparatu już przez, w formie cyfrowej przez to złącze multi-interface. Więc wydaje mi się, że w tym momencie, jak chcesz mieć dobry dźwięk prosto z aparatu, to należałoby sobie darować mini jacka i po prostu się zaopatrzyć w jakieś takie akcesorium, które jakby wyprowadza tą konwersję analogowo-cyfrową na zewnątrz puszki i przez to jest mniejsze ryzyko, że tam jakiś szum wystąpi. No i tyle, studio łapiemy chwilę, witam. Cześć, dobry wieczór. No tu Baczu dalej pisze o aplikację. No właśnie, usunięty limit za 7S2, czyli to samo, co ja zrobiłem w swoim 6300. Wolf of Army. Mam pytanie o obiektyw do zdjęć plenerowych sesji ludzi do Nikona D5100 w budżetowym budżecie, żeby nie podchodzić na 1,5 metra od osoby, aby kadrować, jakiś polecisz. Nikon ma do lustrzanek 50-1.8, 85-1.8, tylko te z literką G w nazwie, bo te starsze z literką D nie będzie ci tam autofokus działał. 50-1.8 G kosztuje, no nie wiem, poniżej 1000 zł. Nie wiem, czy to będzie bardziej 800, czy ile przy obecnych cenach. Możemy ewentualnie się na chwilę przełączyć i po prostu sprawdzić. Nie sponsoruje mnie żaden serwis, ale wejdziemy sobie na cenę OPL, bo po prostu jest pod ręką. No, już podszedł do 1000. Dziękujemy za inflację wszechświatowi. No, to jest taka najtańsza opcja, żeby mieć jakieś fajniejsze rzeczy w plenerze. To jest oczywiście stałoogniskowy obiektyw bez zooma, ale tym już się da zrobić, powiedzmy, jakieś zdjęcia portretowe na dworze z nieco rozmytym tłem. Ewentualnie druga opcja, tylko to już wymaga większego odejścia, to jest 85-1.8. No tylko to już kosztuje, no jak widać, tak, dwa razy więcej. Nie wiem w sumie, czy jest coś tańszego z zamienników z autofokusem. Wydaje mi się, że może być ciężko w tym zakresie ogniskowych. Zresztą systemowe obiektywy przy lustrzankach są bezpieczniejsze, bo jest większa szansa, że autofokus będzie trafiał, zwłaszcza z korpusem typu Nikon D5100, który nie jest jakimś super zaawansowanym aparatem. Nie, Wojciech Piotrowski, ja szukam aparatu taniego i dobrego. Jak my wszyscy. Jak my wszyscy. Niestety ktoś się zorientował w którymś momencie, że da się robić dobre i drogie i niedobre i tanie. Chociaż prawda jest taka, że w dzisiejszych czasach nie ma czegoś takiego jak zły aparat. Jakby to te czasy już mamy za sobą, są tylko dobre i bardzo dobre. Michał Bela. Jest fajny adapter do Panasonica, odpowiednik MC21 od Sigmy. Nazywa się Altson. O tym to nie słyszałem. Aż se otworzę i zobaczę. No proszę, człowiek się uczy całe życie. Zostawię sobie to otwarte na później. I poczytam, co oni tu robią. Mamy z EF na Z, czyli Canona do Nikona, mamy z Canona na Sony. Jak rozumiem, wersja na L-mount jakaś gdzieś też jest. Nie będę teraz kopał, ale sobie to zostawię otwarte. Dobra. Tu apka Monitor Plus. Dobra, zobaczę w wolnej chwili, ale to już nie teraz. Słuchajcie, tak pomału myślę, że będę chciał kończyć. Nie będę dojeżdżał za daleko z tym przeglądem newsów, bo tak naprawdę to możemy kopać i kopać. Nie wiem, czy coś tu się jeszcze wydarzyło ciekawego. A, no wyszedł jeszcze Viltrox do Canona RF, więc widać, że Viltrox dzielnie kolonizuje kolejne systemy i ja trzymam za nich kciuki, bo robią fajne, dobre rzeczy. Jest w ogóle zawisł jakiś czas temu, jak jeśli nie widzieliście jeszcze dwa tygodnie temu, test Sony FX6, który robiłem. Kamera ma wspólne bebechy z A7S Mark III. Matryca i tak dalej, procesor, wszystko wygląda na to, że jest to samo. Natomiast jak ktoś pracuje w takim środowisku wymagającym kamery
czyli na przykład kodów czasowych, wejść XLR, wbudowalnych filtrów szarych, no to tutaj to wszystko jest. Nie ma stabilizacji matrycy niestety. No, inżynierowie Sony mówią, że nie da się naraz zainstalować w tym momencie i stabilizacji matrycy, i filtra szarego wbudowanego, bo po prostu jest za mało miejsca między matrycą a bagnetem, żeby się oba te elementy zmieściły. Może kiedyś to się zmieni, jak technologia pójdzie do przodu, na razie jest jak jest. No tak to pod większością względów bardzo fajna kamera. Lista wad i zalet jest, no w zalet jest dużo więcej na końcu w podsumowaniu. Tak naprawdę czego brakuje, to mogliby dodawać seryjnie taką lupę, jak była w FS7, którą się nakłada na ekran. No i tyle, reszta i ewentualnie jakieś kodeki też bazujące na H265 do różnych innych zastosowań. A tak to fajny sprzęt i jak nie czytaliście, to sobie przeczytajcie, teraz nie będę tego robił. Słuchajcie, tak zbliżając do podsumowania, żeby już tego tutaj nie ciągnąć, to tak. Jeżeli chcecie, żebym jakieś tematy poruszył, bo na przykład dzisiaj nie zacząłem w ogóle tematu, zacząłem sobie zgłębiać to, jakie podzespoły komputerowe wspomagają pracę z H265. Się okazuje, że procesory Intela 11, 12 generacji mają trochę nowych bajerów, które mogą w tym bardzo pomóc. I okazało się, że to jest zależne na przykład od tego, czy to jest H265 w 4.2.0 10 bitów, czy w 4.2.2 10 bitów, bo nagle w Resolve jedno i drugie jest zupełnie inaczej obsługiwane i 4.2.0 10 bitów jest wspierane przez karty graficzne, a 4.2.2 10 bitów nie. Takie różne dziwne rzeczy, więc myślę, że to sobie zostawimy na następnego live'a. Jeśli macie jakieś propozycje tematów, co chcecie, żebym jeszcze poruszył, no to piszcie. Można mi zawracać głowę, czy w komentarzach, na przykład w sekcji pod tym filmem. Zapis live'a, widzę, że pytanie się pojawiło, jak najbardziej będzie. Nie zamierzam tego jakoś specjalnie tutaj wycinać, modyfikować. Więc jak tylko YouTube to przeliczy, no to pewnie jutro zapis live'a będzie ogólnodostępny. Także piszcie tam, jak coś wam przyjdzie do głowy. A zobaczymy, co się przez ten, no załóżmy, miesiąc pojawi. Może 3 tygodnie, jak będą jakieś ciekawe premiery. No i wtedy zrobimy następnego live'a i znowu sobie pogadamy o tym, co się dzieje na rynku foto. Tutaj to był taki, powiedzmy, zbiorcze podsumowanie, natomiast w następnym to już będzie bardziej skupienie chyba na newsach i na tym, co się zdarzyło w międzyczasie. Jakże mówię, no nowy live, widzę pytanie za... No, początkowo idea była taka, żeby je robić co miesiąc, ale jak się nazbiera za dużo materiału, jakichś ciekawych rzeczy albo za dużo pytań od was, no to zacznę je robić częściej. Wiecie, dopiero startuję z tym formatem, więc trochę jeszcze nie wiem, jak to wygląda. Dzisiaj też takie pierwsze koty za płoty, także widzieliście, no czat nie działał na początku, różne dziwne rzeczy się działy. Nie, może wytnę te problemy techniczne, albo przynajmniej opiszę gdzieś w formie rozdziału, od którego miejsca faktycznie już mówię na temat, a nie się kopię z tymi wszystkimi narzędziami tutaj. Także mówię, no zobaczymy po prostu, kiedy się nazbiera dosyć tematu, żeby robić następne. Mam nadzieję, że taka forma się wam podoba, dla mnie to też jest trochę łatwiejsze, no bo to tak naprawdę rozstawienie się do live'a zajmuje mniej czasu niż nagranie, montowanie i potem montowanie, jak się zająknę, a tutaj przy takiej formie pewne jakieś niedoskonałości ludzkie bardziej przechodzą. Może raz na 2 tygodnie, może się uda, no. A, tu widzę o nowych prockach komentarze. No, postaram się jeszcze trochę temat pozgłębiać, jeżeli na przykład wiecie, gdzie są jakieś źródła na ten temat, albo macie dojście, no to kto wie. No, słuchajcie, mówicie, że 2 tygodnie. No dobra, to możemy spróbować się wstępnie umówić. Jeśli środa wam pasuje, no to co? 1 grudnia? Nie wiem, czy się wyrobię, bo tam będę miał pod koniec listopada dosyć duże zagęszczenie w robocie, ale spróbujemy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także na dzisiaj, słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Dziękuję w ogóle za liczne przybycie, bo naprawdę myślałem, że będą ze 3 osoby, a było nas ponad 30 z tego, co widziałem. Także fajnie, cieszę się, że chcecie słuchać tego, co gadam i że jakoś tam lubicie to, co robię. No i co? Widzimy się w następnych, zapis live'a się pojawi. Jak macie coś, wam przyjdzie w międzyczasie do głowy, to pod tym zapisem live'a piszcie w komentarzach i na następnym postaram się jakoś zbiorczo do tych tematów odnieść. A póki co, dobrej nocy, trzymajcie się i cześć!